Cześć, witajcie. Dzisiaj, moi drodzy, mam zamiar zamocować gniazdka. Gniazdka będę montował albo na złączkach WAGO, albo tutaj przy bojlerku będzie gniazdo zamocowane normalnie i podłączane pod przewód. Będę to robić pod prądem, ponieważ nie chce mi się tego wyłączać za bardzo i będę to robić na dwa sposoby. Albo będę podłączać pod WAGO, pod WAGO, albo będę podłączać pod te przewody tam. No i zobaczymy sobie pracę. Dzisiaj będę używał knipexów. Też sobie bawię się i testuję tutaj różne narzędzia, więc może przejdziemy do tego od razu, co mamy dzisiaj zrobić, żeby czasu nie marnować i lecimy. Dobra, na chwilkę sobie muszę to wszystko tutaj powyłączać, ale jak sobie to wyłączę, to mi światełko zgasnęło. Dobra, no i fajnie. To bojlerek może być wyłączony, ale światełko byśmy chcieli mieć do filmu, przynajmniej na razie. Okej, tu jest jakieś gniazdko, ale ja go wymienię, żeby były te same. Będę musiał mieć kawałki przewodów, więc sobie zrobię od razu kawałeczki. Kawałeczki przewodu sobie do dwóch gniazdek przygotuję. Chodzi o to, że na takiej półtoróweczce, jaką tutaj będę używał, nie wiem, czy ja to jestem w stanie tutaj rozizolować jakoś rozsądnie, ale poradzimy sobie. Mam tutaj jakieś narzędzia, ale tępy nóż mam. Wstyd na maksa. Na Tormeku se pracuję, a do roboty wziąłem takiego haśpla nienaoszczonego. Dobra, jeszcze się przetnę tym badziewiem. Ale to nic. No mam tutaj inne narzędzia, no ale tam chciałem koniecznie chciałem się tymi knipexami tutaj poprawić, więc zdejmę izolację z knipexa i pokażemy, jak można na siłę ściągnąć i rozizolować kawałek przewodu. Przecinamy po prostu jedną żyłą. No i tyle. Dobra, mam przewody. Końcówki mogą być zagniecione, więc ja sobie je obetnę i potrzebuję sobie fajnie tutaj przygotować takie krótkie przewodziki. Dwa komplety. Raz, no i dwa. Dwa komplety. Tutaj mamy możliwość w tych szczypcach ściągania izolacji, więc sobie izolację ściągniemy ze wszystkich przewodów. Fajnie się to ściąga z półtoróweczki i z 2,5, bo te szczypce, nawet nie pamiętam, czy już je omawiałem na tym moim drugim kanale, czy nie, ale może zrobimy jakiś taki film. No ale dzisiaj będzie praca i to będzie podłączane wszystko pod WAGO, więc ściągam w okolicy tam centymetr 12-15 mm maksymalnie gdzieś tak sobie, żeby mi się to fajnie podłączyło. No takie patenty, trzeba sobie radzić narzędziami, które się ma i trzeba sobie radzić w sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Gniazdko, tego nie montuję, bo to jest niepotrzebne. To jest pomieszczenie suche. Tutaj nie ma tutaj wilgoci, chociaż jest bojlerek, ale on jak się będzie lało, to po wężykach, a nie po ścianie. Dobra, śrubokręty testuję knipexa dzisiaj przy tej zabawie. To są SLPZ-ki. Nie, u nich to się nazywa SLS. No ale wiadomo, o co chodzi. No, SLPZ-1. To są śrubokręty, które idealnie pasują właśnie do sprzętu elektrycznego, bo tu mamy takie śrubki. Oczywiście tutaj też pasuje PZ-ka, nie? Ale to ten SLPZ fajnie tutaj ogarnia sobie. Dobra, mamy to. I drugi śrubokręt SLPZ-2 będzie mi służył do tego, żeby przykręcić. Teraz nie wiem, jak to jest. My byśmy chcieli chyba mieć po prawej 0. Nie pamiętam. Nie ma znaczenia większego.
gdzieś to na którejś robocie tam była taka historia, że trzeba było montować po jednej stronie to zero. Nie wiem, czy to nie było przy tematach, jak żeśmy na policji robili instalacje pod komputerki i tam był wymóg właśnie, żeby po jednej stronie. No i tak przygotowane gniazdko zaraz sobie zamontuję. Ciekawe, czy tam mi SLPZ siądzie. Chyba nie. Więc będę musiał jeszcze śrubokręt przynieść. A to sobie pójdę najwyżej. Tam w puszkach chyba jest śruba na śrubokręt PH. A spoko, te śrubokręty z Knipexa. Dobrze w dłoni leżą. Fajnie się tym nawet pracuje. Dobra. Mamy. A, dobra. I teraz tak. Wystarczy to po prostu podłączyć. Podłączam sobie w ten sposób, że na końcu do gniazda podłączę sobie fazę. Żeby mnie tam przez przypadek nie... gdzieś w gniazdku coś nie kopło, jak tu umieram. No i fazowy jako ostatni, nie? I znowu. Pierwsze gniazdo, drugie gniazdo, tak samo. Mamy 0. Ochronny. I na końcu fazowy. No i taka zabawa, taka historia. Podłączamy. Teraz trzeba będzie tylko to mądrze jakoś tutaj ułożyć i to będzie większy kłopot, no ale ułożę te przewody tam, żeby to fajnie poukładać, powciskać, no i bolcem do góry zamykamy, nie? Niestety właśnie na tych 2,5 przewodach dobrze jest zrobić takie króćce i w ten sposób się tym, jeszcze w płytach tutaj mam to, więc nie mogę zbyt mocno naciskać, nie mogę tutaj przesadzić, bo se to tutaj coś zrobię. No nie za. Nie za przyjemnie, ale jest, dobra. No i muszę skoczyć po śrubokręcik i zamocować te gniazda teraz do puszki. Tylko tutaj mi to trochę jeszcze nie pasuje. Ciśnie, dociśnie się, dobra. Idę po śrubokręt w takim razie. Dobra, nie pamiętam, czy to jest, a to jest chyba PH. No, to będzie PH2. Dobrze. To znowu śrubokrętem PH2. No i to jest taka akcja właśnie, no mogliby to jakoś ustandaryzować, żeby się dało odpowiednimi narzędziami pracować. Trzeba mieć jeden śrubokręt więcej, bo osprzęt ma SLPZ. Wszystko albo PZ. Puszki robią na PH2. No i gadaj z nimi. No i gadaj z ludźmi. No. Ogólnie to za bardzo prądu nie lubię, bo jak się prąd dotknie, to boli. A niestety się w życiu już kilka razy przekonałem w różnych sytuacjach. Gdzieś tam się zdarzało. No, ale praca jest fajna przy prądzie. Że
że zabawa jest fajna. Inne trochę zajęcie takie niż wykończenia typowe, nie? Bo przy wykończeniach to się metry jedzie, jakieś tam cuda na kiju robi, a przy elektryce są inne tematy. Muszę to kurde jakoś tam upchać, bo mi to tutaj mocno nie siedzi. A jest puszka taka dziwna. Pierwszy raz na takiej puszce w ogóle robię, bo zazwyczaj łączone dawałem. A tutaj sobie daję puszeczkę podwójną. Na podwójnych jak pracowałem, to na tych niebieskich takich, one są chyba ognioodporne. Drogie jak cholera, ale fajne bardzo. Bardzo fajne. Drogie, ale fajne, dobra. To spróbujmy to dokręcić. Jeden, dwa. Dobra. Sobie tu przesunę troszeczkę. No, tak to jest. Jakbym to miał na 2,5 wszystko robić, to chyba bym tego nie robił. No, ale wiem, że są tacy ludzie, co sobie na 2,5 podłączają. Czasami jest taki wymóg. Ale ten kawałeczek tutaj od złączki do chyba muszę przynieść jeszcze śrubki, to podokręcać bardziej. Bo mi się to nie podoba. Nie wiem, co to takie krzywe jest. Bo tam są te kable. No i Simon jeszcze ma takie te ramki, że one tutaj odstają. Jak jest puszka niesfazowana, no to se odstaje, nie? No i też się nie za bardzo naumieli te rameczki robić fajne. Nie wiem czemu takie robią. Jakbym dał te gumki tam jeszcze, no to ta gumka jest pod całym, pod wszystkim, nie? Więc to będzie jeszcze bardziej odstawało. Jeszcze to jest brzydkie, nie podoba mi się to. Dlatego tego nie daję. No i oczywiście można komentować, jak to źle wszystko tutaj robię, bo komentarze są potrzebne. Komentarze robią też zasięgi. Fajnie. No i proszę bardzo, pierwsze gniazdo jest zamocowane na złączkach wagi. To jest super temat. Jak robiłem instalację, to można było, znaczy na tej policji, jak żeśmy tam robili, Tam było dużo właśnie takich dziwadeł. Kurczę, może bym to jakoś przymocował, zamocował jakoś, nie wiem. Albo tam to wsadzę. Będzie tego kabla mniej. Potem sobie wyciągną najwyżej. Jak tam będą panowie grzebać, jak będą. Nie wiem, czy mi się tutaj teraz wtyczka. No i tak mi ten jeszcze został. Ten też nie wiem jak. Dobra, zrobię skrót jakiś normalny. No i też duże problemy były przy tym, żeby to fajnie tutaj ogarnąć przy tej zabudowie. Bo tam rur 1 500 000. W miejscach takich, które po prostu przeszkadzały też zrobić tą zabudowę jakoś sensownie, dlatego ta płyta wyszła mi w takim dziwnym miejscu, nie? Dobra. Ja se to może zwinę w tą stronę. Nie wiem, jak on to tutaj ma moc, czy ja tutaj mogę to tak zwijać w ogóle. Ale raz się żyje. Najwyżej się kabelek stopi. Op.
propos stopionego kabelka, to taka była sytuacja raz. Goście se nie rozwinęli bębna na robocie, na budowie. I tam jakieś większe narzędzia podłączyli do tego. Nie pamiętam, co to było dokładnie, ale coś dużego tam mieli. No i im się kabelek stopił. I bardzo sympatycznie, very nice było. Dobra. Tymczasowo się przełączymy ze światełkiem. A to potem zrobimy. Dobra. I teraz tak. Tutaj by pasowało ściągnąć. Znowu mam kurczę nie ten. Pasowałoby ściągnąć. Oto wynalazek. Założyć taki, jak ma być. Nie wiem, czemu oni tutaj w ogóle sobie to w takie te gniazdka dziwne mieli, ale nie lubię takich. Tych nie mało montuję, jak już muszę na siłę. Wolę raczej montować gniazda właśnie systemowe jakieś, żeby była opcja. Dobra, w rękach jak najmniej, czyli śrubki odłożyłem. Wszystko poukładałem. Tutaj mam w pogotowiu szczypce i odkręcę sobie, może sobie najpierw fazowy odkręcę, żebym se tutaj nie narobił kuku. Fazowy jest ładnie dokręcony, więc się muszę palcem oprzeć na ścianie. Odkręcam, wyciągam go. Odkrzywię go do góry. Mogę sobie go od razu tutaj podprostować. Palce daleko, nie? Za izolacją. Ja niby się powinno to wyłączać, ale czasami są takie sytuacje, że się po prostu nie da i dlatego ten film jest taki, bo normalnie starałbym się to wyłączyć. No ale mi się nie chce. A komuś się może przydać tutaj to całe postępowanie. Jak to ewentualnie poradzić sobie, jak się nie ma wyjścia. Dobra, i to sobie tutaj również podprostuję. Nie izoluję tego, bo to nie ma sensu. Na 3 sekundy w cudzysłowie oczywiście. Ten se prostuję już na gniazdku. Chyba mi się cukier skończył, bo mi się ręce czynsą. Mam jeszcze tam ciastka w torbie, to se zaraz zeżrę. Ciasteczko. I może mi przejdzie. Dobra. Odpakowuję, zdejmuję to. Rameczka pojedyncza jeszcze. No. 54 jest spoko całkowicie ten osprzęt. Jakbyście się zastanawiali nad jakimś osprzętem, który jest w miarę ogarnięty i fajny, to ta 54 już jest fajna. Już jest fajna. I mają tam wersje przeróżne, jakiś ramek ucudowanych i tak dalej, więc naprawdę fajnie można sobie w mieszkanku zrobić gniazdeczka całkiem sympatycznie. Nie wiem, czy by mi ten bardziej tutaj nie siadł. A może ja złym śrubokrętem kręcę? Nie, ten jest trochę luźny, ale spróbujemy. Dobra. I podłączymy na odwrót, nie? Czyli zaczniemy sobie od uziemienia, od ochronnego. A nie, fajnie. Chyba ten lepiej nawet pasuje. Czyli wszystko jest na SLPZ1. Cały. Czyli jeden śrubokręt, jeden mogę wywalić. Dobra, i znowu tutaj bym chciał mieć po prawej, jak odwrócę, 0. Żeby było tak samo wszędzie. Przytrzymuję. Istotna rzecz, żeby sobie nie przykręcić z izolacją. Izolacja musi zostać na zewnątrz. Gniazdka powinny być tak zrobione, że tam izolacja nie wlezie po prostu, że nie ma opcji. No ale... No normalnie mi się ręce trzęsą. Można by było powiedzieć, że się huk boi prądu. Dobra, tu sobie przytrzymam. Tu sobie przykręcę. Absolutnie nie pracujemy pod prądem. Śrubokrętami, które nie są izolowane.
tutaj knipiak całkiem spoko leży w dłoni i on jest fajnie zrobiony, bo też jest tutaj typu slim śrubokręcik, czyli jest przewiężony ćpień tak, czy ten grot, żeby izolacja była w tej samej grubości co końcówka, nie? W pewnej długości tutaj. No i dobre. No i mamy to. To, co się da tam wypchać za ścianę, to za ścianę, ale raczej powinniśmy mieć część odizolowaną w puszce. Czyli tak se to należy tutaj ułożyć. Fajnie, żeby to było wewnątrz puszki. Ok. No i jest. Gniazdka. Gniazdka śrubki, a nie gniazdko. Śrubki mam w kieszeni. Ok. I tutaj też jedynka pasuje jak najbardziej. Czyli wszystko. Aha, bo to są inne śrubki. Dobra. Myślałem, że to są te same co w tamtym. Dobra. I gniazdka jak montujemy, to ja bym proponował montować właśnie na śrubkach. Bo ja sobie lubię za gniazdko szarpnąć. I tak bym to chciał mieć, żeby ludzie sobie też mogli tutaj szarpnąć za gniazdko, jak sobie potrzebują. U siebie w domu mam wszędzie 54 zamocowaną. Wszędzie, każdy jeden element sprzętu elektrycznego, jaki mam, to jest 54. Mam białe, mam antracytowe, bardzo ładne. Mam coś szarego. Czasami się tam mieszałem gdzieś jakiś szary czy srebrny z tym antracytem, też to fajnie wygląda w łazience na przykład. I tutaj niewłaściwym śrubokrętem, ale już mam taki w ręce, więc dokręcam z ciuciem i wtyczka. W bojlerku też zrobimy pętelkę, bo indukcja jest teraz w modzie. No dobra. Ostatnie gniazdo, które mi zostało, to jest do grzejniczka. Grzejniczka nie wolno dotykać. I dobrze, bo jak ktoś się nie zna, to narobi dziadowstwo. Ok. Złączki wago zdejmujemy w ten sposób, że kręcimy mocno, ale ciutko ciągniemy do siebie. Kręcimy mocno i schodzą. I znowu kręcę, a nie ciągnę do siebie mocno. Teoretycznie mówią, że one się już nie nadają. Więc można takie złączki, które już żeśmy raz założyli i ściągli, zostawić sobie w osobnym segregatorku do zabezpieczania. Tak. Jak pracuję, to tak pracuję, że robię bajzel, a potem od razu po danej czynności, którą robię, sprzątam. Przy tym sprzęcie na przykład, nie? To w ten sposób pracuję. Dobra, i znowu ta sama sytuacja. Zaczniemy od zielonego. Albo żółto-zielonego. I patrzę tutaj, czy mi tam izolacja nie wlazła za głęboko. To jest bardzo ważne. Po lewej chcę mieć niebieski, z tego względu, że on jak odwrócę do góry nogami, to będzie po prawej. A muszę mieć w ten sposób mocowane gniazda, ponieważ bolec potrzebuje mieć u góry, żeby wtyczka szła na dół. A ten będzie po drugiej stronie. Dobra, jest tutaj luz. Umieszczamy. Izolacja weszła tym razem do gniazdka tam do środka, ale widzę, że mi nie siadła na... Nie weszła mi tam pod zacisk jeszcze. No i ładnie. Te przewody trzeba zagiąć. I spróbować to jakoś tutaj ułożyć. No i całkiem sympatycznie, very nice. I być może mi się uda tutaj ładnie założyć w ten sposób, że nie muszę odkręcać śrubek. Bo teoretycznie tak się powinno zakładać, no ale mógłbym dać komuś dwie dychy,
Więcej nie, bo jeszcze by zrobił i by było. Ale za dwie dychy nikt nie zrobi. Żeby tak podwójne gniazdo, na przykład to, które do, przed chwilką montowałem w, do tych rekuperatorów tam, nie? Rekuperatora jednego. Dobra. Dobrze. Rameczka. No i mamy. I na ten moment, moi drodzy, ja mam skończoną pracę wyjazdową. I wracam do pracy, a tu nie ma bolca, w Oświęcimiu. Co to jest? Wyłączyć. To sobie uruchomi osoba odpowiedzialna za to i kabel sobie ułoży odpowiedzialna osoba za to we w tym miejscu, ponieważ nie wiem, jakie tutaj mają pomysły i zwyczaje. Widziałem, że te kable są luźne, więc one... Więc on tutaj też pewnie będzie luźny. No i co? W tym filmie byłoby na tyle. Słuchajcie, ja sobie tutaj muszę trochę posprzątać. Pomontowałem, porobiłem. Ciasne pomieszczonko, ale jest skończone. No, szybciutko, fajnie odremontowane. Pomieszczenie czyste, schludne, gotowe do użytku. Tu jeszcze będę robił kiedyś jakieś może półki. I tutaj muszę zrobić, bo tu się nie da dać listwy, więc tu będzie kątownik i jakiś uchwyt do tych drzwi przesuwanych, bo to mi się tutaj rusza jeszcze, ale to sobie zrobię jeszcze następnym razem, jak będę kiedyś tutaj półki robił. Dobra, w tym filmie to tyle. Mam nadzieję, że kilku osobom ten montaż gniazdek się spodobał i pomógł w jakiś tam sytuacjach. Pół godziny filmu się zrobiło, no ale jak ktoś lubi przy kawce sobie pooglądać i posłuchać tych głupot, co ja mam do poopowiadania, no to fajnie, to ja się cieszę i jest komu te filmy robić. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy, trzymajcie się, hej!